Dzień dobry, kochani. Dzień dobry. Dajcie nam znać, czy nas widać, czy nas słychać. I standardowo napiszcie też, jak macie na imię, do której klasy chodzicie, z jakiej miejscowości nas oglądacie. Dobrze. Piszecie, że nas widać, że nas słychać, czyli możemy zaczynać ósme już warsztaty w Klubie Młodego Programisty wspólnie z Anią Świć i Rafałem Mitkowskim. Zapraszamy Was serdecznie oczywiście do programowania, ale najpierw oczywiście Ania powie dwa słowa o konkursie jesiennym. Tak, będzie jesienny konkurs. Tytuł konkursu to Kolorowa Jesień. I w tym konkursie będziecie robić animację w Scratchu 3.0. Animacja taka do 2 minutek, żeby nie była jakaś bardzo długa. W poście konkursowym na Facebooku przeczytacie dokładne szczegóły. Tam będzie podany regulamin, więc wszystko tam dokładnie będzie można sobie wyczytać. A my tylko wspominamy o tym konkursie, żebyście nie przegapili i żebyście tam dzisiaj sprawdzili, o co dokładnie z tym konkursem chodzi. Czyli co? Zaczynamy, tak? A, pamiętajcie, słuchajcie, w konkursie oczywiście, tak jak tutaj miałem, to jest do wygrania robot, którego można wyposażyć w różne dodatkowe akcesoria. To jest jedna rzecz. Oczywiście będzie też książki o Koduj w Pythonie i dobrze pamiętam, że Puzzle AR. Dobrze, szczegóły w poście, a my już w takim razie zaczynamy pierwszym zadaniem, od którego zaczynamy. Ale jeszcze nie powiedzieliśmy, co my w ogóle będziemy dziś robić, a ty już tak prosto mówię, pierwszy, do zadania. Dobrze, Ania mówi, jakie jest pierwsze zadanie. Dzisiaj ogólnie zajmiemy się bazą kosmiczną, zarówno w wirtualnych puzzlach, jak i Scratchu 3.0. I najpierw w tych wirtualnych puzzlach przekonamy się, że w tej naszej bazie kosmicznej panuje straszny bałagan. Pomieszały się farby z kredkami, trzeba będzie to trochę posprzątać. A potem przeniesiemy się do Scratcha 3.0. Być może kojarzycie taką grę Pac-Man, tak? Tak. I oczywiście w wersji kosmicznej będzie. Tak, my zrobimy coś troszeczkę w tym stylu. W wersji kosmicznej nasz bohater będzie chodził i zbierał takie kosmiczne śrubki. Będą oczywiście czarne charaktery, których trzeba będzie unikać, bo jak się z nimi spotykamy, to chyba wtedy będzie aż koniec gry od razu automatycznie, więc trzeba będzie bardzo na nie uważać. Oczywiście gra będzie punktowana, więc będziemy starali się tych punktów zdobyć jak najwięcej. Dobrze, zobaczcie, mamy tutaj tak na... Tak, w komentarzu nasi moderatorzy wkleją Wam link i trzeba kliknąć właśnie, trzeba sobie otworzyć ten link i wtedy wgra się Wam taka trasa, którą właśnie tutaj widzicie i którą będziemy za chwilę kodować. I teraz zobaczcie, mamy tutaj puzzle, mamy takie ikonki z kredkami, puzzle z farbami. O, takie zadanie po prostu, zobaczcie, musimy to uporządkować, czyli zadaniem dla robota będzie przejechanie nad tymi paletami z farbami i to po prostu tak na rozgrzewkę do zrobienia. Mam nadzieję, że już macie otwarte puzzle. Pamiętajcie, że jeżeli tutaj klikniemy na nowe okno, to możemy jednocześnie pracować w dwóch oknach, czyli na przykład tak sobie uporządkować, że po jednej stronie ekranu jesteśmy my i zadanie, które mamy do wykonania, a po drugiej stronie ekranu na przykład jest tutaj, jak sobie dowolnie przesuniemy, to mamy po prostu obszar, na którym robimy zadanie, bądź też robimy tak, że na komórce na przykład mamy ustawione webinar, a z warsztaty, a na ekranie komputera, czy też na tablecie robimy sobie zadanie. Dowolnie. Tak? Także ja tutaj już to okienko zamykam, to z puzzlami rozszerzam i teraz jeszcze raz, Aniu, jakie jest zadanie? Będziemy tutaj robić porządek
i będziemy sprzątać wszystkie palety z farbami, czyli będziemy programować robota w taki sposób, żeby przejechał od startu do mety i żeby przejechał tylko nad polami, na których są farby. Nie może natomiast przejechać nad polami, nad którymi są kredki, na których są kredki. Czyli zobaczcie. Czyli najpierw musimy sobie wykombinować, zaplanować, którędy on może pojechać, żeby przejechał nad farbami. Rozwiązań może być kilka. Farby musimy znaleźć, natomiast nie możemy przejeżdżać nad kredkami. Ja proponuję, żebyśmy od startu tutaj skręcili w lewo, bo patrząc jak jeździ robot, potem tu skręcili w prawo, w lewo, pojechali tutaj nad tymi farbami, tędy skręcili, skręcili, zobaczcie. I teraz jak? Tutaj, tak? Tak. Tutaj, 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 tutaj i? I tutaj. Dobrze. To w takim no to razie, wstajemy? Zobaczcie, po lewej stronie mamy trasy i rozkazy, które umieszczamy na tych trasach. Pamiętajcie, że strzałka oznacza kierunek, z którego jedzie robot i też w którym kierunku jedzie robot. Czyli na pierwszym skrzyżowaniu ma skręcić w prawo. Zaraz zobaczcie, czy dobrze dałem strzałkę. Nie, zobaczcie, strzałka jest w innym kierunku, czyli musi być tu, w tą stronę, czyli w dół. Na tym skrzyżowaniu ma pojechać prosto? Nie, na tym skrzyżowaniu miał skręcić w lewo, z tego co pamiętam. Tak, Aniu? Tak. Tu miał skręcić w lewo, tutaj miał w prawo. Skręcić w prawo, czyli tędy pojechać. Mhm. Na tym skrzyżowaniu miał skręcić w lewo. W lewo. Ups. Tu miał skręcić w lewo. Teraz tu. Dwa razy prosto. Teraz miał pojechać prosto, czyli tu prosto, i jeszcze tu raz prosto, a tutaj w prawo. A tutaj w prawo, czyli zobaczmy, tutaj w prawo, tak? Teraz tutaj miał pojechać prosto, tak? Tutaj miał pojechać w prawo. Tu, powiększyłem sobie, zobaczcie, tak, tu miał skręcić w prawo, tu ma skręcić w lewo, tylko muszę znaleźć dobrą strzałkę w stronę, to jest tu jest jedź prosto, miało być skręć w lewo, tak. O, skręć w lewo, teraz będzie w prawo. Tutaj, teraz skręć w prawo, tu, zobaczcie, trzeba zwracać uwagę na strzałki, tak? Tu jest skręć w prawo. Ups, namieszałem. Już. Tu muszę uzupełnić trasę. Już. Tu miał skręcić w prawo, tak? Mhm. Tutaj ma pojechać prosto, czyli zwijamy trasy, bierzemy tutaj, jedź prosto, strzałka w tą stronę, teraz tutaj, ups, tutaj ma jechać prosto, teraz w prawo, czyli tu pojedzie prosto. Tutaj ma skręcić w prawo, tak? A tu ma skręcić w lewo. W lewo. I tak? W prawo. I tu ma skręcić w prawo, tak? Ale ustawiłeś w lewo. Po kolorach uznajesz, że to nie ten kod. A, bo przecież pudle są pod, a nie nad menu. Tu, tak? Mamy? No to sprawdź. Sprawdźmy. Pomniejszmy sobie odrobinę. Przesuńmy stronę. I
Wystartujmy, żeby zobaczyć, jak jedzie. Ups, zobaczcie. Coś tu nie tak. Błąd, czyli tu miał skręcić w lewo. Tu miał skręcić w lewo, czyli. Tu muszę sobie powiększyć, zobaczcie. Tak, dobrze. Tu miał skręcić w lewo. Jeszcze raz w takim razie. Czyli teraz jest dobrze. Udało się. Rozgrzewkę mamy za sobą. Dokładnie tak, czyli możemy już przejść do programowania w Scratchu 3.0. Stworzymy sobie grę dzisiaj. Czyli pamiętacie, tutaj wpisujemy scratch.meet.edu. My jesteśmy akurat zalogowani na koncie. Pamiętajcie, że jeżeli chcecie w konkursie udostępnić grę, to musi być ta gra Powerze zrobiona, udostępniona musi to jeszcze być, musi być inaczej udostępniona, czyli jak wyślecie nam link, to nie mielibyśmy możliwości wejść w ten wasz projekt i obejrzeć go, więc on musi być udostępniony, żebyśmy mieli szansę zobaczyć, co stworzyliście. Także pamiętajcie, jeżeli chcecie pracować i chcecie, żeby wasz projekt był zapisany, to jeżeli jeszcze nie macie tego konta w Scratchu, to załóżcie sobie konto, żeby można było na tym koncie zapisywać swoje projekty. A my w takim razie już klikamy na tworzenie projektu i tutaj Pacmanem nie będzie kotek, czyli mamy gotowy, jesteśmy gotowi do pracy i zaczynamy od tego, co Ania mówiła, czyli mamy tak, co będziemy dzisiaj robić? Jaka to będzie gra? Tak jak wspominałam, ona będzie przypominała nam taką grę Pac-Man. Tam był taki ludzik, który chodził i zjadał kropeczki. Zjadał tych kropeczek dużo, dużo, dużo. U nas też będą kropeczki, umówmy się, że to będą takie kosmiczne śrubki. Czyli będziemy też musieli stworzyć jakiś labirynt, po którym będzie się nasz ten bohater poruszał. Czyli wiemy, że na pewno będziemy musieli stworzyć labirynt. Moglibyśmy to rozwiązać na dwa sposoby. Można byłoby to zrobić tak, jak robiliśmy już na poprzednich chyba zajęciach, że rysowaliśmy go jako tło, ale wtedy podczas programowania musielibyśmy warunki ustawiać zależne od kolorów, a jeśli zrobimy sobie ten labirynt jako duszka, no to wtedy będziemy mogli zetknięcie z nim zaprogramować, czyli co się zadzieje, jak nasz bohater na przykład dotknie labiryntu. Czyli będzie potrzebny duszek labirynt, będzie potrzebny duszek nasz główny bohater i tutaj spróbujemy go zrobić w taki sposób, żeby był taki zanimowany, żeby właśnie chodził i cały czas tą guzię otwierał i zamykał, otwierał i zamykał, otwierał i zamykał. Czyli to już będzie drugi duszek. Następnie będą nam potrzebne duszki kosmiczne śrubki. I tutaj czym więcej będzie tych duszków kosmicznych śrubek, tym gra będzie fajniejsza, no bo będzie więcej do zjadania. A jak uda się
naszemu głównemu bohaterowi zjeść taką śrubkę, to dostanie punkcik. Będziemy dążyć do tego, żeby tych punktów było jak najwięcej. Ale żeby nie było tak łatwo, no bo tak jakby sobie tylko chodził i zbierał, no to generalnie kwestia wyćwiczenia tego, żeby tutaj sprawnie tymi strzałeczkami operować i nie byłoby to trudne, więc tutaj musimy wprowadzić jakiś element utrudniający i to będą czarne charaktery, ale to będą takie bardzo czarne, co najmniej dwa, i to będą takie bardzo czarne charaktery, bo one nam nie będą dawały szansy, tylko jak nas dotkną, a właściwie naszego głównego bohatera, to po prostu pojawi nam się od razu informacja game over, koniec gry i niestety. I już wtedy dalej nie będziemy mogli zjadać tych naszych, nie będziemy mogli zjadać nasze śrubki kosmiczne, tylko trzeba będzie zacząć grać od początku i zbierać punkty od początku. Oczywiście czym więcej dodacie tych czarnych charakterów, tym będzie gra trudniejsza. Oczywiście ustawimy sobie pewną losowość przy czarnych charakterach, żebyśmy nie mogli się przygotować odpowiednio i uciec tak od razu od nich, gdybyśmy wiedzieli skąd one wyruszą i gdzie będą się przemieszczać, tylko one będą się przemieszczały losowo. Więc tutaj trzeba będzie być bardzo, bardzo czujnym. No to co, Rafał, jak sądzisz, zaczynamy od labiryntu czy od naszego głównego bohatera? Może od labiryntu. I jeszcze jak nam starczy czasu, to sobie wprowadzimy też drugie dodatkowe tło, właśnie z napisem koniec gry, żeby tak w tym momencie, jak ten czarny charakter nas dopadnie, to żeby nam się od razu jasno i wyraźnie pojawiała taka informacja, że no niestety. Dobrze, zobaczymy. O, ja tylko na próbę chciałem wiedzieć, jaką grubością maluję. Ustawię sobie tą grubość na jakieś, spróbujemy 20, albo na, w tej chwili na jeszcze więcej. Dobrze. Tutaj to zmarzę. I teraz tak, mamy, zobaczcie, mamy obrys, czyli tak, mamy... Ups, nie obrys, miał być tylko nie wypełni, tylko odwrotnie. Tutaj miało być puste, a chciałem narysować tutaj. Dobrze, zarys. I teraz o, zobaczcie, ale z kolei tutaj grubość na, przepraszam, 30. O, zobaczcie. I teraz mamy... Oczywiście ten wasz labirynt może wyglądać troszkę inaczej. Dokładnie, to jest wasz labirynt. Tutaj tak, pełna dowolność. Każdy może narysować sobie tak, jak uważa, czyli zobaczcie, ja tu sobie o, przeciągnę tak, żeby od tego kawałeczka sceny do tutaj wszędzie było żółte obramowanie. Tak, i w ten sposób mamy o, zobaczcie, mamy już żółty środek i teraz tutaj będziemy rysować teraz odwrotnie, czyli teraz dobrze, tu mamy i teraz zobaczcie, tutaj gdzieś będzie, chcemy, żeby z tego lewego dolnego rogu startował ten nasz duszek Pac-Man, czyli ten duszek drugi, którego będziemy za chwilę rysować, tak? Tutaj mamy obrys tego labiryntu, to jeszcze w takim razie zobaczcie, tu muszą być te jakieś poprzeczne belki, utrudnienia. Tak. I może też jedną taką w pionie jeszcze dodamy. Tak, oczywiście. Tu, zobaczcie od razu. O, tu jest prawie w pionie, więc my ją sobie zmniejszymy. Nie chodziło mi o przesuń. Nie wiem, czyli zobaczcie, tutaj będzie miał jedną drogę tędy, tutaj będzie miał drugą drogę na przykład, no i teraz jeszcze oczywiście tą sobie możemy wkleić tutaj i zobaczcie, zrobić, znaczy Aniu, którędy on miał iść, tak, tędy dajmy na to, tak? I jeszcze ja mam jeszcze takie może... dwie takie beleczki zrobiły, jak sądzisz, Rafał?
które czy takie poprzeczne, czy pionowe. Właśnie, o takie, takie. I może tam jeszcze jedna Ci się zmieści. O, zobaczcie. Tak. Oczywiście, czym bardziej ten labirynt będzie skomplikowany, tym gra będzie fajniejsza. Więcej będzie można umieścić tych kosmicznych śrubek. Natomiast nas tutaj ogranicza czas, więc musimy taką wersję zrobić dość podstawową. Pamiętajcie, że on jeszcze musi mieć szansę, żeby zmieścić się między tymi... Tutaj musi mieć szansę, żeby przejść i nie zahaczyć. Tak? Więc... Tutaj muszę to... O, to tak zrobimy. Mamy. Dobrze. Mamy, zobaczcie, mamy zrobioną trasę. Tak? Czyli mamy trasę. Ta trasa jest duszkiem. Czyli mamy pierwsze zadanie jest za nami. Tak? To co? Oprogramujemy od razu Aniu. Tak? Tak, czyli myślę, że kiedy tak. Klikniemy zieloną flagę, to oczywiście co? Duszek ma się pojawić, tak? Pokaż, czy ukryj, jak to było. Czyli musi się pokazać, bo on będzie nam znikał w momencie, tak, ale to tak trochę do tego to dojdziemy na końcu, bo nie wiadomo, czy w ogóle zdążymy zrobić dodatkową scenę, więc... On tylko w tej sytuacji będzie się ukrywał, jeśli będziemy mieć drugie tło. Więc skupmy się teraz na stworzeniu duszka głównego bohatera. I nasz duszek, tak jak rozmawialiśmy, dobrze byłoby, żeby chodził duszka, tak. Już rysujemy i ruszał tak tym jest. Swoim już dzióbkiem. Będzie ruszać jak dzióbkiem. Możemy osiągnąć ten efekt, moi drodzy? Zobaczcie, mamy napiszcie. Tutaj duszka. Zrobimy, żeby był bardziej pomarańczowy, żeby go było widać. Teraz zobaczcie, wypełnimy go tym samym kolorem, dajmy na to. Tak? Tu. I teraz zobaczcie, pamiętacie, że to jest kostium pierwszy, tak? A chcieliśmy, żeby ten duszek miał też taką buzię otwartą, czyli zobaczcie tutaj, możemy dodać węzły albo po prostu tak, zobaczcie tutaj, tak i o, mamy i teraz zobaczcie, że przełączając między kostiumem pierwszym a kostiumem drugim, tu oczywiście możemy jeszcze, to jest Wasz Pac-Man, w związku z tym on może tu mieć tą, może mieć nawet po prostu oczka, czy cokolwiek chcecie, tak, żeby miał tutaj do, żeby działał. Tu zobaczcie, oczywiście tego duszka zmniejszymy, czyli ustawimy na 50, dajmy na to. Teraz zobaczcie, jeszcze chyba, żeby nam się zmieścił, bo zobaczcie, tutaj nam nie przejdzie. O, chyba jeszcze troszkę mniejszy musi być, nie? Bo tutaj się nie zmieści. Mniejszy, ale żerłoczny. Tak, czyli tu mamy. Ja bym sobie od razu jeszcze, zobaczcie tą na tym duszku w skrypcie pierwszym, tutaj poprawił tą belkę z tej strony i teraz już powinien się normalnie bez problemu wszędzie zmieścić, czyli tu mamy kostium pierwszy, to jest cały, kostium drugi to jest z otwartą buzią, czyli możemy napisać skrypt, czyli tak, muszą nam się te kostiumy tak zmieniać. I jakaś malutka przerwa między nimi też powinna być, myślę. Tak? Dobrze, czyli kiedy kliknięto zieloną flagę, tak, zawsze, tak, ma zmienić kostium na pierwszy. I teraz tu trzeba będzie sobie potestować z tymi sekundkami właśnie, kiedy to wyjdzie fajnie, przy jakich wartościach. Spróbujmy 0,5. Więc zaraz przetestujemy.
Tak, poczekać i zmienić kostium na drugi. Sprawdźmy. Strasznie szybko. Dajmy to jedna sekunda i sprawdźmy, jak szybko zmienia. A, już wiem, bo jeszcze jedno czekaj damy. Tak, jeszcze damy jedno czekaj. Tak, i teraz dajmy tutaj 0,6 dajmy na to i tutaj też 0,6 i sprawdźmy. I jak to wyjdzie. Tak. O, myślę, że tak jest super. Tak? Moim zdaniem okej. Okay. Dobrze, czyli? Moim zdaniem okej. Okay. I teraz musimy zaprogramować sposób poruszania się naszego bohatera. Z tym już na pewno nie będziecie mieć problemu, bo robiliśmy to już wielokrotnie. Czyli będzie nasz bohater się przesuwał przy pomocy strzałeczek kierunkowych. O, teraz będzie dużo szybciej jak te śrubki. Dobrze, czyli? Będziemy programować, co się stanie, jak dotkniemy strzałki w górę, co się stanie, jak dotkniemy strzałki w dół. Kiedy strzałka w górę kliknięta, to musimy ustawić jego kierunek na 0 i przesunąć o 10. Ustaw kierunek na 0 i przesuniemy o 10. I wiecie co? W tym momencie on mógłby tak jakby przenikać przez ten labirynt, jeśli oczywiście jak mu wszystkie te inne strzałeczki jeszcze zaprogramujemy, więc mógłby pomiędzy przez te beleczki przechodzić. A nie do końca o to nam chodzi. Więc tutaj jeszcze zaprogramujmy, co się zadzieje, jak my się zbliżymy do tej belki. Czyli jeżeli dotyka, i tutaj on się u nas nazywa duszek pierwszy, tak? Jeżeli dotyka duszka pierwszego, no to chcemy osiągnąć taki efekt, że on jakby tak się cofnie, że nie może tam sobie pójść. Czyli jeśli normalnie go przesuwamy o 10 kroków, to co tutaj musimy? Przesunąć go o ile? O ujemną wartość, o minus 10. Minus 10. I teraz analogicznie musimy stworzyć kolejne programy uwzględniające pozostałe kierunki przemieszczania się naszego bohatera, bo w tym momencie to on może tylko iść do góry. Tak, dokładnie. Mamy. Tak? Tak, więc teraz myślę, że tutaj będzie można to sobie... Zobacz, zapomnieliśmy jednej rzeczy, bo jak tu został u góry, to nie daliśmy mu najpierw, gdzie on ma się znaleźć na dole. Tak. Pozycję startową. Mhm. Już, zobaczcie. Mamy startować stąd. Tak? Czyli kiedy... I dodatkowo jeszcze musimy, żeby też był ustawiony na starcie na 90 stopni. Żeby tego buziaka swojego miał w dobrym kierunku. Dobrze. Zjadającego śrubki. Ustaw kierunek na 90, tak? 0. 0, tak? Mhm. Dobrze. Tak? Nie. Na 90, nie na 0. Na 90, tak. Tak, tak, tak. Dokładnie tak. Ale tutaj teraz, byliśmy na 0. Ale to jest, zobacz Rafał, to jest inny program. Zobacz, że on się zaczyna. Jeśli dotknę strzałki, i teraz ten program właśnie z tą strzałką, najlepiej byłoby zduplikować i ustawić, pozamieniać na te inne kierunki. Czyli jak będzie w dół, tutaj trzeba pilnować też tych kierunku, jak ma być ustawione. Jeśli to będzie w dół, czyli musimy, o właśnie, i tam zmieńmy tak całkiem, żeby ładnie, równiutko, i zmieńmy strzałeczkę tam, nie w górę, tylko w dół. A tak, tu, w dół. Mhm. On zawsze będzie o 10 kroków. Tak. I tu, tak. I teraz jeszcze analogicznie w prawo i w lewo. Czyli
Jeśli w prawo, to tym razem ustaw kierunek na 90 stopni. A kiedy w lewo, to ustaw kierunek na... Ups, raz. Tu. Na minus 90. Strzałka. I tutaj w lewo. I jak to już mamy, to sprawdźmy, czy bez problemu się nim poruszamy. Czy wszystko jest ok? Prawo. Czy działa tak, jak działać powinno? W lewo. Super. W lewo nam idzie do góry nogami. Tu. I tu. Tak? Czyli zobaczcie, w prawo mamy dobrze, a w lewo... Też mamy dobrze. Nie, do góry nogami. Jak do góry nogami? No bo tak, w tą stronę. Dobrze. Wymyśla ten Rafał, nie? Jak nie ma oczka, to nie widać. Dobrze, tak? Tak. Czyli no to mamy co? Duszka pierwszego mamy labirynt. Duszka. Mamy tutaj już start. Mhm. Tak? Czyli teraz tak. Mieliśmy zbierać punkty, czyli musimy wstawić zmienną punkty, tak? Punkty. Tak? I co jeszcze mieliśmy? Czyli tak, mamy tutaj mamy zmianę kostiumów z pierwszego na drugi, mamy animację, mamy jak ma się poruszać. To teraz musimy mieć coś do zbierania, czyli te śrubki kosmiczne. Śrubki. Dobrze. To kosmiczne śrubki weźmiemy sobie... To mogą być takie piłeczki. Tu. Tylko oczywiście nie mogą być takie ogromne, no bo no niestety nasz bohater by nie połknął takiej wielkiej piłki. O. Tak, ja bym je jeszcze zmniejszyła. Ja bym jeszcze zmniejszyła. Super. No to teraz będziemy właśnie programować, co się zadzieje, jak nasz bohater zje taką śrubkę. Czyli śrubka będzie musiała zniknąć, żeby był ten efekt, że została zjedzona, a bohater dostanie punkt. Czyli śrubek będzie bardzo dużo. Ale korzystnie dla nas będzie najpierw zaprogramować jedną śrubkę, a potem sobie po prostu te śrubki zduplikujemy. Bo jakbyśmy najpierw pododawali śrubki, a dopiero tworzyli do nich programy, to mielibyśmy bardzo dużo roboty, bo trzeba by do każdej wrzucać i wrzucać i wrzucać ten sam program. Tak będzie sprawniej. Czyli tak, jeżeli... Jeżeli dotyka duszek 2, to... No to musi zniknąć. To ukryj. Ale jeszcze na samym początku musimy oczywiście pokazać, żeby za każdym razem, jak zaczniemy grać, on nam się pojawił. No i ustawmy te punkty najpierw na 0, dlatego że tutaj będą nam się te punkty dodawać w tym momencie. Czyli ustaw punkty na 0. Teraz jeżeli dotyka ukryj, zmień punkty o 1. Ukryj i... Tak, pod tym? Czy nie, nie, jeżeli, pod ukryj. Jeżeli tu, to tu zmień punkty o 1. Mhm. Tak? Dokładnie, tak. Tylko to musi się dziać zawsze. Czyli zawsze, jeżeli dotyka. Mhm. Dobra, czyli to mamy zrobione. No to teraz czarne charaktery. To zobaczmy może, czy on go zje, czy zmieni punkt, co? Dobrze, zobaczmy, czy go zje. Zjadł. No i mamy jeden punkt. Mhm. Tutaj jeszcze, jak dodamy sobie to drugie tło,
i tam zrobimy informację koniec gry, no to wtedy zrobimy też tak, że wszystko nam poznika, czyli między innymi zniknie też ta nasza magiczna śrubka, więc tutaj będziemy jeszcze odbierać wiadomość, natomiast tego jeszcze nie będziemy wstawiać, bo tej wiadomości jeszcze nie nadaliśmy, więc teraz skupmy się na naszych czarnych charakterach. Je trzeba będzie narysować. Tak, czarne charaktery oczywiście to są wasze czarne charaktery, więc możecie namalować. Ja tu nie chciałem wypełniać, ale nie chciałem namalować. Tak? On musi być bardziej czerwony. O. Czyli zobaczcie, jakieś tutaj latające stwory. Które mają, jak to czarne charaktery, mają i to kosmiczne czarne charaktery, czyli to są jakieś ufolutki. Mogą mieć oczywiście kosmiczną grzywkę. Może już nie szalej. Żartowałem. Tak? Wasze kosmiczne charaktery oczywiście będą wyglądać tak, jak wy zdecydujecie, tak jak wy będziecie chcieli je sobie stworzyć. Dowolnie, tak jak chcecie, to są wasze charaktery czarne, więc tutaj one mogą być dowolnie czarnymi charakterami, tak jak chcecie. Oczywiście my rozmiar tego czarnego charaktera zmniejszymy, żeby tutaj mieć szansę po prostu na... Ja bym go jeszcze zmniejszyła, zresztą jest taki dość duży ten czarny charakter. Dobrze. Nie to, że niebezpieczny, to jak jeszcze duży. I co? I może jeszcze jednego wymalujesz, jak ci tak dobrze już idzie? Tu mamy... A, dobrze, to teraz zobaczcie go po prostu... Zmieni mu Rafał pewnie kolor. Tak, dokładnie, będzie najprościej. Będzie czarny, czarny, ciemny. I zobaczę, mi się nie chce wypełnić. A muszę zaznaczyć. Dobrze. I zmienić kolor wypełnienia. Wypełnić. Mamy. Piękne. Tak? Tak. I my będziemy te nasze teraz czarne charaktery programować w taki sposób, żeby one po tej scenie losowo się przemieszczały. Czyli żeby po dotknięciu flagi powędrowały w losową pozycję, a potem troszeczkę zaczekały i znowu poleciały gdzieś tam ileś sekund do losowej pozycji i żeby cały czas się tak poruszały. Czyli zobaczcie, tak? Mhm. I teraz zawsze poczekaj na przykład jedną sekundkę, tak? Żebyśmy mieli chwilę oddechu i mogli tam przemieścić się naszym głównym bohaterem. O, czekaj jedną sekundkę, jeżeli... nie, czekaj jedną sekundkę i leć przez ileś sekund. Dobrze, dobrze. Dobrze, tak? Nie, było dobrze, tak? Leć czekaj. Zawsze. Tak, zawsze czekaj jedną sekundkę, leć przez jedną sekundę do losowej pozycji. Mhm, super. I teraz jeszcze musimy zaprogramować, jak się właśnie, co się będzie działo, jak będziemy dotykać duszka. Czyli jak dotknie naszego bohatera, co się zadzieje, kiedy dotknie, zawsze kiedy dotknie naszego głównego bohatera, to będzie nadawał komunikat do niego, będzie mu informował, a ty znikaj, bo tutaj będzie... To jest tak, zobaczcie, to jest duszek 2, czyli nasz główny bohater to jest duszek 2. Mhm. Czyli zawsze, kiedy będzie dotykać duszek, kiedy ten... Tu. Ale ja nie widzę zawsze. A już... O, super. Nadaj komunikat. Tak, i... Nadaj komunikat.
I tutaj powinniśmy też zmienić tło na to tło, które nas będzie informowało, że jest koniec gry, tylko my tego tła jeszcze nie mamy, więc musimy go stworzyć. Więc tutaj po tym komunikacie, po nadesłaniu wiadomości, zaraz będzie się zmieniało tło i zaraz to zrobimy, ale od razu sobie jeszcze wstawmy, żebyśmy później nie zapomnieli, że będzie się po prostu zatrzymywała gra. Że no niestety, tu będzie zatrzymaj wszystko, jeśli tego charakterka jakiegoś czarnego spotka nasz bohater. Tak. Więc teraz dodamy tło. To drugie tło wybierzmy sobie z gotowych, może takie kosmiczne jakieś, co? Bo oczywiście jakie tylko chcecie, pełna dowolność. Ale tu miało napisać koniec programu, tak? Czyli tutaj... Ale tak, ale możemy wybrać tło i go zmodyfikować. Dobrze. Kosmos. O, i teraz tutaj napis, jakby nam się fajny pojawił. Koniec gry. Jakiś jaśniutki, żeby był dobrze widoczny. Okej, okay, jeszcze jakby się udało go może Rafał powiększyć troszeczkę, co sądzisz? Ups. A może zostanie taki delikatny. Dobrze. Bo to są literki i zobaczcie, że tutaj, żeby to powiększyć, tak, to trzeba by po prostu... O. To bym musiał po prostu zaznaczyć, a to już mi się zrobiła bitmapa, stąd też akurat nie mogę już tego powiększyć po prostu. O, tak? Mogę oczywiście dodać jeszcze raz spektakularnie. Koniec gry. I po prostu. Ups, nie ten obiekt. Tu. Tak. Zrobić na. Dobrze, super. Czyli wróćmy do naszych skryptów. Wróćmy do naszego charakteru czarnego. Mamy. I tutaj właśnie ustawmy po wiadomości, że to tło zrobi się takie, jak w tym momencie jest. A ponieważ takie jest w tym momencie, to teraz przy naszym głównym bohaterze wstawmy, żeby na początku było to tło pierwotne, żebyśmy od razu nie widzieli tego napisu koniec gry. Tu przy... Ustaw tło. Tu. Tak? Kiedy kliknięto, ustaw, zmień tło na... Tu, tak? No. No na to takie białe. A które jest białe? Zawsze można spróbować klikając w zieloną flagę i zobaczymy. Na pewno nie jest to star. O właśnie. Dokładnie tak. Czyli tutaj wszystko mamy. To wejdźmy teraz jeszcze do naszego czarnego charakteru. Jest. I skopiujmy jego programy do tego drugiego, bo my mamy dwa takie czarne charaktery. To i... Okej. Okay. Teraz... Jeden jest, drugi jest, tak? Tak, to teraz wejdźmy do naszej śrubki kosmicznej. Czy u nas, czy my już w śrubce wszystko mieliśmy? Nie, nie jeszcze jak śrubka otrzyma wiadomość, no to właśnie zniknie. Bo będzie koniec gry, ale wszystko ma nam poznikać. Czyli też nasz bohater główny zniknie. Wszystkim, każdemu trzeba dodać znikanie. Kiedy? Tylko żeby nam został ten napis koniec gry. Kiedy otrzymam wiadomość jeden, ukryj.
I teraz wchodzimy do głównego bohatera, robimy dokładnie to samo, kiedy otrzymam wiadomość 1, to ukryj, tylko sprawdźmy też w takim razie, czy będzie na początku pokaż wszędzie. Tu tak. mamy pokaż, a zobaczmy też przy duszku, czy mamy pokaż. Skopiowało. Tu nie mamy pokaż, czyli na początku trzeba dodać pokaż jeszcze. I musimy zobaczyć, gdzie nam się skopiowało, czy nam się skopiowała ta wiadomość, nie skopiowała nam się. Skopiowała nam się, tylko tu się... Tak, tu dobrze, o właśnie. Czyli... Na początku czyli jeszcze musimy zrobić pokaż. Pokaż, tu. Dobra, okej. No to jak tutaj już mamy wszystko, to teraz możemy śmiało duplikować te nasze duszki, śrubki magiczne, bo ich będziemy potrzebować. A nie, zobacz, coś tutaj, jakśmy kliknęli zieloną flagę, to mieliśmy pokaż, a kiedy otrzymał wiadomość. Dobrze. Dobrze jest. Tak? Dobrze. No tylko brakuje nam jeszcze po prostu tych kosmicznych śrubek. Dobrze. Dobra. Czyli tak, tutaj mamy kosmiczną śrubkę. I trzeba je duplikować i rozstawiać w te miejsce, żeby tak nam się ładnie zrobiło. Czyli takimi liniami. Czym więcej zrobicie tych śrubek, tym fajniejsza będzie gra. To oczywiście, jak je rozmieścicie, w jakiej odległości, jak równo, to jest tutaj już od Was będzie zależeć. To mamy. No, jeszcze troszkę. Tak, czy zobaczcie tutaj. Tak, jeszcze proponuję tutaj, żeby tam też trzeba było się w tamte rejony zapuścić odrobinkę. To zobaczymy, czy potem Maria da radę wygrać i zebrać to wszystko. Ale to Rafał będzie grał. Ja sobie z twoim komputerem nie radzę, więc... Ania żartuje oczywiście. O, dobrze. No to zobaczcie jeszcze. Teraz sprawdzimy, ile punktów uzbiera Rafał. Jeszcze. I wy też wtedy dacie nam informację, jeśli będziecie chcieli, ładnie Was o to poprosimy, żebyście napisali, ile Wy zbierzecie. Zobaczcie, ile nam wyszło tych piłeczek. To są śrubki. To są śrubki, tak. I to do tego kosmiczne piłeczki. Kosmiczne. Tak. Już
Już. No to co? Testujemy, ile punktów zdobędziesz? Czy uda ci się zebrać wszystkie? Bo dążymy do tego, żeby oczywiście wyzbierać wszystkie. No to jeszcze wiemy, że działa nam wykrywanie i koniec tak, gry. Tu jest OK. To spróbujmy jeszcze połapać. Ja wierzę w ciebie, że ci się uda i zbierzesz wszystkie śrubki. W razie czego pamiętajcie, że możecie zmienić ten sposób poruszania się tych. Ale było lepiej, no to jeszcze dwie próby. Możecie w razie czego zmienić sposób poruszania się tych czarnych charakterów. One mogą robić sobie dłuższe przerwy niż sekundkę, wtedy będą większe szanse, bo teraz to one nam tak trochę latają jak szalone. Tak, jak są daleko, to trzeba szybko zbierać. O, zobaczcie, teraz Rafałowi idzie super. Jest szansa, że to wyzbiera. Uciekaj! No i czemu nie uciekłeś? No to jeszcze raz ostatni. Chyba, że cię zjedzą, to wtedy jeszcze raz damy ci szansę. Ej! Ej! Nie daj się tym czarnym charakterom. No Rafał, podłożyłeś się pod niego. Trzeba uciekać, a nie go łapać. O, dobrze. O, widzisz, teraz sobie poszły. To jest dobrze. I do góry szybciutko tam. I w lewo wszystko. Pięknie. I do dołu. Super. Oj. Także, kochani, to jeszcze zobaczmy. Zobaczmy. Mogę ja spróbować też? A jak tutaj się poruszamy? A czemu mój nie chce się poruszać? Już jeszcze raz. Kiedy kliknięto? Dobrze. Tutaj duży. Tak? I dum. No, nie jest tak prosto. No bo mi przeszkodziłeś. Tak, proszę bardzo. Dobra. A to nie jest tak prosto, faktycznie. Wydaje się prościej, jak się na to patrzy, a nie robi. To tak jak ze wszystkim. No ale dobrze. Jeszcze możecie oczywiście dodać czas i mało tego, że zbierać, no zjadnie, to jeszcze oczywiście można dodać tak, jakieś ograniczenie czasu, tak? Że mamy na przykład tylko minutkę na wyzbieranie wszystkich kosmicznych śrubek. Tak, możecie oczywiście zmieniać różne jeszcze tła, tak? Czyli możecie zmieniać kolor planszy, możecie zrobić, dodać jeszcze kolejną, jeżeli szybciej pozbieracie, tak? Bo to w zależności od tego, ile jest tych kulek do zebrania, śrubek, kosmicznych śrubek do zebrania, kulek. Po prostu tak będzie ta gra przebiegać. Pamiętajcie o konkursie oczywiście. Tak, zdecydowanie. Czekamy na wasze prace. Czekamy na wasze jesienne, kolorowe prace w Scratchu 3.0. No i co? Widzimy się za tydzień, tak? Do zobaczenia. Do widzenia. I co? Gramy, tak? Teraz w takim razie jeszcze tutaj zobaczcie. O, może teraz. O, i tak, trzeba przeczekać go. Tu i w tą stronę. Tu, w tą stronę. Tu. Uważaj na tego niebieskiego, bo nie wiadomo, gdzie on pójdzie. O, tak jest. Uciekaj do dołu. Ale było sporo wyzbierane. To zobaczę. Praktyka czyni mistrza.